Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z nietypowym podsumowaniem nietypowego testu na żywo, który miał miejsce 3 tygodnie temu. Był to test na żywo podkładu od Maybelline Better Skin i wówczas zapowiedziałam Wam, że przyjdę do Was z podsumowaniem, nie tak jak zazwyczaj to bywa w testach na żywo po całym dniu, ale po 3 tygodniach, bo właśnie na tym polegało wyzwanie z Better Skin. W tamtym odcinku, w którym rozpoczynałam ten test, mówiłam o tych wszystkich rzeczach, które zapewnia nam producent, które powinny się wydarzyć na naszej twarzy i generalnie jakby podsumowaniem tych wszystkich czynników, które powinny się zadziać na korzyść naszej twarzy, jest po prostu, jak sama nazwa podkładu wskazuje, posiadanie better skin, czyli lepszej skóry. Natomiast ja niestety, ale lepszej skóry posiadaczką się nie stałam dzięki temu produktowi. Byłam bardzo zadowolona przez 2 dni, zaraz po jego nałożeniu. Obydwa z tych dni, zaraz po jego nałożeniu byłam bardzo zadowolona, ponieważ bardzo ładnie się on prezentował na twarzy. Moim zdaniem wyglądał bardzo tak naturalnie, bardzo zdrowo, jednocześnie troszeczkę krył. I to wszystko było takie pożądane, wiecie o co chodzi. Po prostu człowiek miał takie poczucie, że to jest, kurczę, chyba to. Powiem Wam, że długo ta radość moja nie potrwała, ponieważ na drugi dzień pod wieczór ja miałam już straszne poczucie wysuszonej skóry. Przyglądając się w ciągu dnia bliżej mojej twarzy, kiedy miałam czas, bo też nie zawsze jest na to czas, widziałam dosłownie taką suchą skórę, tak jakbyśmy po prostu nałożyli na suchą skórę podkład. Na pewno wiecie, jak to wygląda, wiecie, jak wygląda sucha skóra i taka wręcz, bym powiedziała, tłuszcząca się. I tak właśnie się prezentował ten podkład na mojej twarzy. Ja nie chcę w tym podsumowaniu mówić, broń Boże, o tym, że ten podkład jest zły, żebyście go nie kupowały lub że go nie polecam, bo tyle ludzi, tyle różnych potrzeb skóry i cer, typów cer i tak dalej, więc być może u mnie się nie sprawdził jako posiadaczki cery suchej, ale być może akurat u Was się sprawdzi, więc po prostu jakby u mnie ten podkład nie zdał egzaminu i totalnie nie użyłam go później ani razu więcej, bo nie miałoby to wyzwanie 3-tygodniowe u mnie sensu, ponieważ już po 2 dniach miałam suchą skórę. Nie była to na pewno kwestia pielęgnacji, ponieważ jak go tylko zmieniłam, pielęgnację zostawiłam już tą samą. Zaczęłam używać innego podkładu i był to podkład z L'Oreal Too Much. To moja skóra znowu zachowywała się normalnie, więc na pewno to nie była kwestia pielęgnacji lub jej braku, na przykład braku nawilżania skóry czy coś w tym stylu. Bo, tak jak mówię, użyty później w zamian za ten podkład L'Oreal True Match z nową formułą sprawdził się od razu, a jak wiemy, podkłady raczej nie mają funkcji pielęgnacyjnych, więc to na pewno nie była kwestia też z kolei True Matcha, że doprowadził moją skórę do porządku. Po prostu ewidentnie była to kwestia tego, że moja skóra była nawilżana, ale ten produkt po prostu ma jakieś w sobie chyba właściwości, które dla osób z suchą cerą niekoniecznie są po drodze i u mnie po prostu sprawiał efekt takiej przesuszonej skóry, która z bliska wyglądała bardzo nieestetycznie i bardzo mi się to nie podobało. Więc generalnie podkład Better Skin od Maybelline u mnie nie zdał swojego testu i zdecydowanie nie wytrzymałam z tym wyzwaniem 3 tygodnie, tak jak mówię, mijało się to z celem, ponieważ od razu widziałam i zazwyczaj tak jest, że każdy z nas zazwyczaj od razu widzi, czy dany podkład, produkt do makijażu się u niego sprawdza, czy też nie. U mnie ten produkt się nie sprawdził, dlatego ja nie mogę go polecić na pewno posiadaczkom cery suchej, ponieważ przypuszczam, że mogłybyście mieć podobne odczucia do moich. Ale jeżeli nie chcecie mi wierzyć na słowo lub nie do końca może przekonuje Was moja argumentacja, to jak najbardziej myślę, że jest on w przystępnej cenie, na tyle, że możecie kupić i zaryzykować i przetestować we własnym zakresie. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy miałyście do czynienia już z tym produktem. Jeżeli tak, to koniecznie napiszcie mi w komentarzach, proszę, jakimi jesteście posiadaczkami, jakich cer jesteście i jakie miałyście odczucia w użytkowaniu tego podkładu. Być może będą jakieś osoby, które będą mega zadowolone i u których akurat ten podkład się sprawdził. Mam taką ogromną nadzieję, dlatego że firma Maybelline wypuszcza w ogóle bardzo dobre produkty i nie twierdzę, jakoby ten był jakimś felernym, nieudanym po prostu trafem. Natomiast po prostu myślę, że zdecydowanie powinien on być w opisie produktu przeznaczony do cery
bardziej bym powiedziała nawet takiej tłustej niż normalnej czy suchej, bo zdecydowanie moim zdaniem normalna i sucha mogą się czuć niekomfortowo. Tak. To by było na tyle mojego podsumowania, jeżeli chodzi o ten 3 tygodnie wyzwania z Better Skin od Maybelline. Mam nadzieję, że nikogo z Was tutaj nie uraziłam, argumentując swoje stanowisko, dlaczego ja nie będę używała tego podkładu i dlaczego u mnie się nie sprawdził. Tak jak przed chwileczką wspomniałam, proszę Was o zostawienie w komentarzu informacji, czy miałyście do czynienia z tym produktem, jak Wam się sprawdził i czy jesteście po prostu zadowolone. Ja dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że tego typu test na żywo Wam przypadł do gustu, więc jeżeli Wam taki się test spodobał, to zachęcam do kliknięcia kciuka do góry. A z Wami widzę się już w następnym odcinku. Trzymajcie się gorąco, pa!